Ale poczekaj, ty już robisz te takie fajniejsze, ciekawsze biofuel? Czy nadal nalecisz na tych zwykłych? Ja mam wszystkie już, ja mam te najlepsze. Tam są w kontenerze, bo pieców są. Ej, dobra. Niech to ja rzucę okiem. W ogóle wypierdziel z tego miejsca tą windę, ona jest tutaj okan dupy potuc, chyba że musisz coś wysłać teraz. To po prostu wyślemy i trzeba ją wywalić z tego miejsca. To miejsce jest za dobre na to, żeby tutaj winda stała. To jest płasko ładnie. Gdzie jest główny hub? No tutaj. Biomas. Solid biofuel. Aha, czyli ja grając z tobą w multi, ja nie mogę nic robić, tylko ja mogę po prostu dorzucać, zbierać ci te i budować. A twój... A nie, jest Complete Stage Elevator, Space Elevator. To jednak chyba mogę. Smart Planning, 50 sztuk. Spadaj stąd. Poszedł stąd. Rozdrukowałeś te słuchawki, ty. Czekaj. Nie wiem, dlaczego nie mogę liści zbierać. Nie mogę liści zbierać. Nic nie mogę zbierać. A, okej, bo to były twoje liście. Wszystko. Halo, halo, no słyszę cię. Mów coś. Czemu taką studnię mam? Nie wiem. Jakiś efekt miał włączony, czekaj. No to go sobie wyłącz. A bathroom był włączony, lol. No. A widziałeś, że niepotrzebnie robiliśmy ten w GTFO ten jedno pomieszczenie? Poczekaj. Gadasz jak zło, jakbyś był w łazience. Jakiś wielki. Ale ja jestem w łazience. Jak to wyłączyć? Jak to się budowało? A, dobra, już. O, dobra, no okej. A słychać mnie lepiej? Tak, o wiele lepiej cię słychać. Słychać całe zdania, całe wyrazy. Nie urywa cię. Przynajmniej na to... Nie wiem, czy ten... Czy to zbiera jeszcze z telewizora, czy ze słuchawek? Nie wiem. Wiesz, że w ogóle to nie jest połączone. Dobra. Mi się daje, że muszę zmienić w Discordzie chyba. Wiesz co? Tak, powinieneś zmienić w Discordzie. Porównę, co tutaj jest. To jest biofuel, okej, okay. Czyli tutaj masz do przerabiania i przerabiasz kompost na ten, tu masz przerabiany wood na, okej, okay. A tutaj będzie, czyli tutaj przerabiasz wood, okej, okay. Dobra, to rzucę tego. Ale poczekaj, czym ty zasilasz to, powiedz mi, mój drogi? Czy ty z huba bierzesz, czy z elektrowni już? A, bo ja nie mam żadnych rzeczy. Oh, fuck. Co potrzebuję do biomass burner? Masz zbudowane biomass burnery?
Biomas, biomas, do pieczenia chleba. Nie masz. Blacha 15, 15 i 25 tego. Tam chyba było reinforcement. Na. Jabłko i szczypior, śrubki. Trzeba ci to ogarnąć tutaj, ten bajzelek. Jabłko i szczypior. Chyba reinforcement były. Dobra. Mam łóżko słać. Idę się odlać. Gdzie masz konkry? Jeśli masz. Konkry. Kamień. Halo. No słyszę cię. Ty nie mów, że ty... Słyszałeś? Teraz dopiero cię słyszę. No bo właśnie nie mogę odpalić tego mikrofonu ze słuchawek, kurwa. Dlaczego? Nie, zmieniam na line-in. Ustawiłem niby w tym. Brakuje mi kabla. Nie robisz kabli, tak? Mieć. Nie robisz kabli. No w dupę. Halo, halo. O Jezus, kto to jest? Ty, powiedz coś. Halo, halo. Oprócz halo, halo, ho? Słychać mnie? Tak, słychać cię. Jest różnica? Diametralna, ponieważ nie mam pojęcia, kto do mnie mówi. To nie jest zabawne, bo mnie wystraszyłeś. Kurwa, tak. Dobra. Działa. No działa, działa, ale będziesz musiał coś tam wykombinować z tym mikrofonem, bo to nie ty, no. Nie, no to już jest mikrofon... O, teraz cię słychać normalnie. Jak normalnie? A wcześniej nienormalnie? Nie, mój drogi, wcześniej nienormalnie. Coś się pytałeś wcześniej, gdzie beton jest? Dobra, betonie już znalazłem beton. Znalazłem w tym twoim bajzlu beton. Dałeś do pieca? Miałeś do pieca dać. Postawiłem trzy piece z boku, nie w środku fabryki, stary. Na dwóch piecach powinno wszystko polecieć to, co masz, bo to będzie 140 MW. Pyk. Widzę, że tutaj z okablowaniem też jest problem. Rusza produkcja. Nie rusza produkcja jeszcze, bo nie włączyłem tego. Z tego pola... Jeszcze więcej piecy. Nie. Inaczej. Kurwa, jaki to jest bajzel. Po co nam jeszcze więcej piecy? Czy jest nadwyżka?
Wywal tamten, wyłącz, po pierwsze, wyłącz produkcję energii z głównej bazy i wywal tamten. Na spalaniu tych trzech będziemy jechać... Ale ten, tam mamy już jeden w tym, już mamy jeden w bazie wmontowany, dwa mamy już w bazie wmontowane. Ale to się buduje na boku, żeby to nie przeszkadzało, tam ale będzie... Ale to wtedy jak musisz biegać i do tego, a tam są trzy tym już wszystkie. Tutaj masz, zobacz, w jednym miejscu robisz elektrownię, tak? Biegniesz tylko do jednego miejsca, jak tylko brakuje ci tego, brakuje ci elektrowni. To nie chcesz korzystać z tych defaultowych, tak? Nie, one są niepotrzebne. No to tam jest tylko jeden dodatkowy generator. Poczekaj, teraz to połączyłem z tym, a do tego trzeba coś podłączyć, tylko nie wiem co. Bo odłączyłem coś. Chyba coś odłączyłem. Co chcesz zrobić? Na razie... Bo... Odłączyłem chyba kabel od tego, dobra. Dobra, te trzeba zrobić, te assemblery. Mhm. Dobra, i teraz, mój drogi, mamy 130 megawoltów, megawatów. Korzystamy z 60, okej. Okay. Powywalaj tam te cholerniki. Najlepiej. A teraz musimy połączyć reinforcement platey z rotorami? Nie. Bo musimy te obwody. Tutaj rody i śrubki, a tutaj płyty i śrubki. Ja pamiętam, że właśnie do robienia tego gdzieś rozrysowywałem sobie ten, w ogóle mapę. Ale no dobra, to... Tutaj stąd idą śrubki. No nie idą, bo nie ma pasa. Nie, no tutaj są śrubki, się robią. Zatrzymaj się. Tu się robią śrubki. Stój! Okej, to już wiemy. Tu się robią śrubki i one idą tutaj, do tego. Tu jest fuj śrubek, podejrzewam. Dobra, czyli tak. Jest kilka tysięcy śrubek tutaj. No to śrubek później będzie schodziło naprawdę tysiącami, wiesz? Bo no domyślam się. 100 śrubek na przykład na zrobienie jednej rzeczy będzie potrzebne. I to parę tysięcy szybko pójdzie, więc teraz musimy do assemblera przeciągnąć linię. Czekaj, jak to się robiło, że się z jednego... Aha, dobra. Potrzebujemy tego, splittera. Albo to wychodzi... Aha. A nie mam chyba czegoś, mi brakuje? A, rodów nie mam. Potrzebuję trochę rodów. Wiesz, że po jednym pasie możesz puścić parę różnych tych? Wiem. A co jest tutaj? Tutaj mamy miedziany kabel, tak? Piętro wyżej od razu podrzuć. Jak klikniesz za pierwszy raz, to później weź myszką do góry, nie? To wtedy będziesz mógł w pionie. Jak ustawisz miejsce, gdzie chcesz to zrobić, klikając raz, to później myszką góra-dół regulujesz, jak chcesz mieć wysoko. O. Te assemblery ja bym postawił w ogóle w innym miejscu. Tutaj. Wiesz? Za tobą. Tak. Bo jeśli wyjeżdżają nam... Mamy bajzel, mamy. Wyjeżdżamy tutaj z półproduktem, to niech assemblery będą tam. No dobra, to trzeba je zabrać. I pamiętaj, żeby budować budynki na szachownicę. Wtedy optymalizujesz... Ja bym zaczął w innym miejscu w ogóle, gdzieś tam kawałek dalej, zrobił od nowa wszystko. Tu są dobre złoża, ponieważ tutaj masz dwa...
jak nie trzy gudy, jeśli chodzi o złoże. Niedaleko masz miedź i niedaleko masz ten stone'a, nie? To jest dobre miejsce na to, żeby zacząć. Potem trzeba będzie autostradę do nieba zbudować na północ i na wschód. Ja wiem dokładnie, w którym miejscu jest, bo ja tutaj budowałem, w tym miejscu budowałem tylko rotory i płytki. To było miejsce, w którym budowałem tylko dwie rzeczy, nie? No dobra, to trzeba skasować te assemblery. Tak. Będzie burza z nimi. Co się robiło? F. Ej, już je kasuję. Dobra, wziąłem wszystko do tego, do plecaka. Mamy akurat tutaj jednego pola wolnego. Dobra. Czym się budowało? Cool. Cool, dobra, ja je postawię. Assemblery, tu. Ile dwa tylko potrzebne są, czy trzy? Na razie dwa. A wiesz, o co chodzi na szachownicę? No wiem. Tak, żeby jak idzie ci ten, jak idzie ci pas, to żeby zasuwał przy tym, przy asemblerze i na przykład wchodził do tej dziury, nie? No. Dobra. Czyli potrzebujemy, do jednego potrzebujemy, co w nim robić? Rotory, tak? Rotory i reinforced platey. I w drugim reinforce platey. Do reinforce platey'ów potrzebujemy zwykłe iron platey i śrubki. Czyli poczekaj, czekaj, bo do jednego i drugiego idzie ten. Idą śrubki, tak? Splitter trzeba pierdzielnąć tutaj. Splitterek. Nie ma splittera? A nie, logistic. Jest, tutaj stawiam. Czekaj, na tym stawiaj. Patrz, pyk. No tak chciałem. I power, la. Czekaj, jak się da do tego. Dobra, teraz płyty. Z płytami będzie problem. No, ja widziałem, jak ty, kurde... Tu są płyty? Czekaj. Nie, tu są rody. Płyty są tutaj gdzieś chyba. Tu są płyty, nie, są rody. Tutaj jest biofuel. Dobra, to tutaj obok są płyty chyba. Aha, chyba. Tu są płyty. Tu są płyty. O kurwa. Ja zrobię rody, poprowadzę. Ty poczekaj, gdzie jest wyjście z tego? Na górze. Na samej górze, tak. A idź ty w pizdu. To może drabiny, może po drabinach. No wiem, że łażę po drabinę teraz. Najgorsze jest to, że ja nie widzę. Nie widzę, czy jest postawiony ten. Bo czasami belta masz czerwonego, a ten stojak masz niebieski. Wiesz? To czasami się tak da wyciągnąć. O cholera. Ale będzie fantastycznie. Fantastycznie nie będzie, bo muszę znowu na górę wejść. A w pizdu, nie będę się bawił w to. Czekaj, czy my tutaj przejdziemy przez ten? Na dupa nie przejdziemy. Czemu nie. Tego płasa nie mogę tu podłączyć?
Czego? Samblera. Nie mogę tego pasa podłączyć do tego samblera. Może stoisz w miejscu, gdzie ten. Nie, nie, nie pasuje, nie wchodzi tutaj. Pokazuje, że tu wyjście jest z tego. No bo zobacz jaki masz pas zbudowany. W którą stronę zasuwa ten pas? A czemu zasuwa w tą stronę? A, czekaj, już wiem o co chodzi. No. Kurde, no przestał... Bo nie z tej strony wybudowałem ten. Dobra, czyli muszę... Wiem co zrobię. Najgorsze jest to, że ja nie mam jak wyciągnąć tego pasa tutaj. Ani w prawo, ani w lewo. Ani nijak. Bo mi wszystko cały czas blokuje. Okej. Masz to. Jabłko i szczypior to najlepsi ziomale. No nie? Jeszcze nie? Jeszcze za nisko? Wiesz, że rollerem, jak roller naciśniesz, to powielasz to, co do budowania, to co nacisnąłeś. Tak? Mhm. Kurwa, tutaj jest problem z tymi... No tutaj wszędzie jest problem, ty. Nie, ja nie wyciągnę tego pasa, no nie ma bata. Którego pasa próbujesz wyciągnąć? Ten z aluminium plejcami. Jeśli wyciągnąłeś go w prawo, to wyciągnij go teraz w lewo. Co ty wyciągasz? Rody, tak? Próbowałem, tak. Ale mi nie wyszło. Przez splittera jedziesz chyba, tak? Masz splitter tutaj. Masz, wyprowadziłem ci rody. No przecież ja też je wyprowadziłem właśnie. Mówiłeś, że nie mogłeś. No nie, ty nie mogłeś. Ty nie mogłeś, ja ci wyprowadziłem. A nie, płyty znaczy się, sorry, pojebałem się. Płyty. Płyty idą na dół. Jezu, jak ty w tej telewizji wytrzymujesz? Ciężko jest. No i mamy i płyty i te. Dobra, masz rody tutaj idą na mnie. Co tutaj mają? Tutaj mają iść rody, a tam mają iść płyty. No to teraz patrz, robisz pyk. No i po 26... Tu jeszcze jeden splitter. A po co ci splitter? A, bo to nie potrzebuje płyt. Okej, nie, dobrze, tak. Nie, to pośrednio tam, tak. No to tak od biedy, no zgodzę się na coś takiego, no. Idealna, kurwa, konstrukcja. Idealny mes bardziej. To jest właśnie śmieszne, jak... Taki mes jest śmieszny właśnie. Dlaczego nie mogę? A, płyt nie mam. No właśnie ten sam... Jak nie ma płyt? Ja nie mam płyt w plecaku, żeby zrobić ten... Muszę zebrać parę z tego, z pasa. Tylko teraz prąd podłącz i będą śmigać. Właśnie, z prądem to nie takie nie, proste. Nie, 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 tutaj masz, wyciągnąłem ci, tutaj chodź na mnie. Tutaj proszę. Z naszej nowej elektrowni. Tutaj masz. No, widzisz? Jak spalamy tego paliwa.
Zobaczysz, jak włączysz te dwa assemblery. Aha, stąd no tutaj, z niego, postaw następny i do tego. Każdy ma swoje zużycie, assemblery chyba mają 20 megawatów. No dobra, i się budują. Do setki będą leciały. No. Śrubki stoją. Pararara. Zobaczmy co z tym. Zobaczmy co w komputerze potrzebują. Albo co do windy potrzebują. Do windy potrzebują. Chodź tutaj. Potrzebujesz... rotory plus reinforcements. Czyli musisz postawić kolejny assembler za tymi dwoma, żeby zrobić te chipy szczalone. Tak. No. I te chipy szczalone lecą na ten i odblokowuje ci się kolejny. Ale ta muzyka jest zajebista. Powiedz mi... Czy ty, mój drogi, masz coś takiego, co się nazywa bardzo dużo cementu? Tak. To nie jest... po drabinie po cement. Kurde, oszalało. No to ja idę robić drogę do nieba. Poczekaj, to było tam. Tam, w tamtą stronę. Ty tutaj walnij assembler, a ja zacznę produkcję. Jabłko i szczypior. Autostrada do nieba. A ja muszę wrzucić sobie to w pasek, bo... 5. A ty nadprodukcji nie dajesz do tego, do sklepiku? Na razie nie. Nie miałem czasu. Od razu do sklepiku się jedzie. Później sobie wygolisz. Jak dobrze pamiętam, to powinno być tam. Chyba, że się wylosowało gdzieś indziej, ale... Czemu nie idą te rury tutaj? Stoją. Najwidoczniej jest pełno. Jest za dużo rur, żeby... A dobra, czekaj, już wiem czemu, bo tutaj nic się nie produkuje. A widzisz, no to trzeba zacząć produkcję. Co tu za rampę pierdolłeś? Jaką rampę? Jaka rampa? A, no power. Czekaj. No tutaj coś robisz, jakąś autostradę. No to autostradę do tego, do Kielc, stary, robię. Bom. Kowiec co? Robię autostradę do tego, do Kielc, bo to wiesz, no. Nie ma co tutaj się pieścić, no trzeba ekspansję rozpocząć. Później i tak to się można wylewelować do tego poziomu, bo to jest dość płasko. Do tego poziomu można strzelić ten, cały ten, podłogę. Na te pierwsze te fabryki i tak dalej. A drugim piętrze drugie fabryki i tak dalej. Udało ci się kiedyś tą wielką żyrafę położyć? Nie. Musisz ją zabudować tymi klockami, żeby ci nie uciekła. Trzeba po paliwo będzie skoczyć.
mam piłę. Ja mam piłę. Słuchaj, tam w przetwórni wrzuciłem trochę liści, więc tam się liście troszeczkę robią, wiesz? Ty, poczekaj, nie mów, że ja w złą stronę poszedłem. Tutaj mamy limestone'a. Limestone. Impure. Czemu tu nie pracuje? Nie wiem. Aha, dobra, to ja troszeczkę w złym klimacie poszedłem, bo... O, są te... Chodź tutaj, chodź tutaj! Nigdy nie wiem, jak to złapać, cholerstwo. Co ty tu wrzuciłeś na ten, do tego... Liście zwykłe, tak? Tak, liście. Weź, zacznij po prostu to przerabiać, nie? To nie ma co, wiesz, budować następne, tylko niech się po prostu przerabia. Oponeo. To recepty nie zmieniłeś. No tak, bo się wtedy jeszcze drewno robiło. Aha. Czekaj, tutaj jest to. A ty wrzuciłeś kwiatki. Kwiatki też. A nie możesz się przerabiać kwiatków? Czekaj... Czemu nie masz tych potworów? Dobra. Nie było pytania. Nie da się z kwiatków robić, żeś za... No, dobra. Później. Rzadka użyś, kurna, tutaj ten. To zdaj mi pas, zrób go jeszcze raz. Zatkał dziurę. Dobra, już jedzie trawa, też na liście. Kaj dziurę! Jest bardzo mietka. Już? Zgubiłem ich? Ty no, kurde, to nie było przy tym. Mapa mi się na pewno nie zmieniła chyba, nie? Nie wiem. Nie. To było na obrzeżu. Takie piękne miejsce po prostu. Żeby to było tu... Tak piękne miejsce, że po prostu aż się da... A, not enough space, okej. Okay. Denerwuje mnie to, że nie ma żadnego konsekwencji w tym, że wycinasz wszystkie drzewa na mapie i nie ma konsekwencji tego. O nie! Muchy! Jest chillout. Ale chciałbym, żeby dodali kiedyś jakiś mod taki, żeby bardziej było... Też z walką związanego. Wiesz co, powiem ci, że no... Wieżyczki jakieś, żebyś mógł budować. Mury. Ja widziałem... Mury tam. Nie wiem, czy to było ściśle związane z tym, ale na przykład po jakimś czasie, jak zacząłem już produkować tak zwaną nieczystą energię, czyli zacząłem spalać węgiel, to moje zachody słońca się zrobiły bardzo czerwone. Hmm. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek. Chyba jednak dobrze tą, kurde, autostradę zacząłem robić. Uuu, ale dostałem tupsko od tego, od zwierzaka. I zobaczyć, ile się zrobiło tych procesorów. Copper normal. Copper. Czy wiesz... 11.
No. No mówię ci, ja w tym miejscu, to było miejsce, gdzie tylko robiłem jedną rzecz właśnie. Czepcie się już ode mnie. Dobra, znalazłem to miejsce. Pozbyć tych zwierzaków. A i zauważyłem, że tam, gdzie zaczynasz się osiedlać, budować i dajesz fundamenty, oła, to przestają przełazić się zwierzaki. Znalazłem to bardzo ładne miejsce. Czym się zmieniało inwentory? Rollerem? Ale nie, jak ustawić co tam... A, w I. Nie, nie w I. W tabie? W tabie. No tak, w tabie. Dobra. Teraz trzeba jakoś pojechać tam do ciebie. Ja chcę pojazdy. No to do pojazdów, mój drogi, to jeszcze kupa czasu. Ty przez tą jaskinię przeszedłeś? Nie. Ja poszedłem centralnie na... na south. Od tego, od windy. O, jakieś robaki mnie gonią. O, szybkie są, gonią mnie ciągle. Nie mogę postawić tego pod spodem. Lol, ten duży wszedł do bazy i się zablokował. Kiedyś mi się zablokował na ciężarówce. I go woziłem przez chwilę. A i pamiętaj, żeby nie robić zbyt dużych pochylni, bo... Ciężarówka nie lubi zbyt dużych pochylni. Ty, mogę wprowadzić pas do tego, do Space Elevatora. Możesz. Więc traktor jest najlepszy. No cholera, to było tak blisko, a ja pojechałem w drugą stronę w ogóle. Czym pojechałeś? No, z autostradą. Nie mogę tu postawić. Chcesz ostre zakręty, czy takie bardziej naturalne, regularne? Naturalne. No to będziesz musiał sklepik zbudować. Sklepik powiadasz? Tak.
Lecę, Józek, lecę! Lecę! Ale to sklepik to chyba jak najpierw trzeba ten sync zrobić. Bo i tak nie będzie żadnych punktów. To nie ma sensu budować sklepiku chyba na razie. Wiesz co, no sklepik budujesz i tam pakujesz rzeczy, które ci nie są potrzebne. To tak? Nie do sklepiku, tylko do sinka. No do sinka, sinka właśnie o to mi chodziło. No to jakaś skośna ta, skośna banderka, znaczy skośny podjazd by się przydał. Masz autostradę do nieba, a ja mam 2000 tego jeszcze. Czego 2000? Cementu w plecaku. Jest za, za tą, za windą autostrada. Nie będę jej ciągnął dalej. Dobra. Słuchaj, na upartego to ja tam mogę... Trzeba zrobić miejsce w inwentory i zrobić jeden run w, paliwa. To dawaj piłę. Zaraz ci zrobię. Dawaj piłę, dawaj biofuel. Czekaj, co ja tutaj... Jak assort jest? Masz jakiś... jakąś skrzynkę do tego, do zrzucania... Są tam takie skrzynki... Trzy skrzynki są za hubem. Takie niepodłączone do niczego. Trzy skrzynki za hubem. Trzy skrzynki... A, dobra, widzę. Dobra, mamy tutaj drilla, lala. To ja wezmę E4. Ja postawiłem ten sync, ale nie wiem, co tam chcesz wrzucać do niego. Wszystko, co masz nadprodukcję i nie używasz teraz. Mam dużo złoża właśnie w tym kontenerze na śmieci. W tym śmietniku. To były te ingoty w którymś z nich. Na samej górze. Jest cały zapełniony ingotami. Można je wszystkie wjebać do tego. Można je do synka. To jest za ingoty. To byś musiał po prostu pas przeciągnąć, to z tego to wszystko ci zgarnie. Co tutaj masz? To masz... aha, okej. Okay. Ciekawie dostaniemy za to wszystko. Aha, czekaj, bo to tak nie działa. A ręcznie ile mogę zaradować do tego sklepiku? 100 sztuk. Znaczy, nie wiem, bo to się... Każda rzecz się przepala w własnym tempie, na własny sposób. Poczekaj, płyty... A nie masz miejsca na ore tutaj. O, ja tego nie lubię, jak nie mam miejsca na wybudowanie kabla. Bo właśnie zostawiłem wszystko w tym. Dobra, chuj, zostawię tutaj. 10 i tak, i to... Dobra, to ja mogę sobie tam... Pod czym była latarka? A, okej, okay, B. Dobra, nie było pytania. Biegniesz w taśmę. Okej, walnęliśmy desenka. Jesteś tam? Jestem. Dla mnie biegłeś w taśmę, ogólnie, wiesz? Wyciągnę trochę tą autostradę w tą stronę. To muza jest jak z Mirror's Edge'a.
No i co, nie chce ten przyjąć ingotów? Dałeś prąd? Może ingotów nie będzie przyjmował. To co on przyjmuje? Wszystko z produkcji, tak? No ale co z produkcji? Nie kumam tego. Za każdy... Możliwe, że tych, że inglotów nie będzie ci przyjmował, ale przyjmuje ci na przykład śrubki, wszystko, co zbudowałeś, tak? I próbuję na przykład kable mu dać i co? A podłączyłeś go do prądu? Tak. A włączyłeś go? Gdzie ty jesteś w ogóle z tym? Obok tego. Obok Space Elevatora. Czy chyba dla mnie jesteś... Nie, dla mnie jesteś w hubie, wiesz? Biegniesz w hub. Czyli desync piękny się zrobił. Gdzie? Obok elewatora. Obok elewatora nic nie ma. Po prawej od elewatora. Dobra, widzę. To musisz pas zrobić, żeby jechały rzeczy do ale tego. Ale jak ty ręcznie dać? Ręcznie nie. Nie, ręcznie ale lipa. Miałeś mi dać. Daj mi piłę. No tu jest piła w tym. W skrzynce, w hubie. Chyba. Nie jest, czekaj. Po prostu widzę, że jak stoisz przy tym, daj mi. Muszę ją znaleźć. Tu jest chyba. Co zrobiłem z moją piłą? Tu nie ma... mojego odbicia w twoim tym kasku. Co ja zrobiłem z piłą? Nie wiem. A wyżej? Nie? Wiem. Autostradą do nieba. I tak przy okazji elektrownię to sprawdzaj raz na jakiś czas. Jeszcze 30 tych i można je wysłać. Ja nie mogę znaleźć piły. No to na tym, na trawie. Trawę przerabiaj. Przywiozłem je z koło tego. A co mogłem z nią zrobić, kurde? Nie wiem. Pewnie ją zgubiłeś. A, może mają w inwentory. Czekaj, zapomniałem, że już teraz ma 3 sloty. A, to gratki. Tak, miałem w inwentory. Ja stoję przy elektrowni, nie widzę ciebie. Dla mnie stoisz przy synku. Ty stoisz... przy elektrowni. O, pojawiłeś się. Poproszę o piłę i biofuel. A fuel to musisz sobie naruchać. A dałeś mi piłę? Wyrzuciłem na podłogę. A, dobra, widzę. A da się bezpośrednio dawać? No właśnie nie wiem, wiesz? I biofuel był tutaj. Daj mi setkę, wystarczy. Dobra, to ja zaraz wrócę. A widziałeś autostradę? Gdzie prowadzi autostrada? Jeszcze nie, bo szukałem właśnie moich tych... mojej piły. Przejdę się z tobą, zrobię drugą piłę. Ja tam idę w celu typowo tak zwanym wykładniczym, tak? Czyli będę wykładał podłogę na końcu korytarza, na końcu autostrady. Mam 1200 tego. 1200 cementu.
tamtym miejscu masz całkowicie samowystarczalne 3 kopalnie, 4 czy tam 5 kopalni. Na upartego. Reinforcer Empiety potrzebuje. To jadą, jadą do tego, nie? Żółty liść. Żółty liść leci po niebie. A nie, widzę, że czerwone i wschody i zachody słońca to nie jest kwestia zanieczyszczenia. Nie. No panie, ile na pana można czekać tutaj? Już. Nie wiem czemu, ale nie słyszę bzd. Jak uderzam tym. Może jakieś beacony zabiorę? Mam chyba jedno. Po co? Zaznaczyć, coś co znajdziemy. To słuchaj, znajdziemy... Mam jeden. No nie, no super. Na pewno droga zaprowadzi cię tam, gdzie będzie dobre złoże, tak? Tam będziesz mógł stale robić. Widzę cię, gdzie jesteś? Jeśli nie, muszę wziąć biofuel. To działa tylko na ten biofuel... Chyba ten biofuel, solid, biofuel. Solid. Tak, solid. Rzucę te liście tutaj. Powiem ci tak, mapa wydaje się gigantycznie wielka do momentu, aż nie zaczniesz budować autostrad i będziesz nimi biegał. Wtedy się robi malutka. Ja będę jeździł wszędzie moim prywatnym... Traktorem, wiem. Uważaj, żeby go nie przewrócić. Bo zostanie tam, gdzie go przewrócisz. Albo gorzej, żeby ci nie spadł z tego, z klifu. Razem z tobą. No panie, ile na pana można czekać? O, chodź. A ty widziałeś, jak biegniesz na sprincie? Nie. Biegnij na sprincie. Na sprincie, nie ten. Bo przez chwilę biegłeś jak ten, jak Sonic. Z rękoma do tyłu. Co to było? Co? Ślizg. Uważaj też, bo ciężarówka nie lubi dużych... A, mówiłem ci, dużych tych... skosów, nie? Zobacz, to miejsce jest idealne na rozpoczęcie produkcji tego stali, tak? Tutaj będziesz miał trochę przeciwników, ale weź się rozejrzyj, ale poczekaj, najpierw chodź do mnie, chodź. Na prawo, nie na lewo. Okej. I goni mnie potwór. To nie biegaj w kółko, tylko... Nie mogę zmienić broni. Roller. Czekasz, aż zacznie charge'ować na ciebie, jak biegnie, podskakujesz i uderzasz. Ja wiem przecież, tylko kurwa broni miałem wyposażonej. Dobra, tutaj jest Iron Impure, nie? Ale chodź, ci pokażę coś fajnego, chodź za mną. Tylko nie spadnij, proszę. Chwila, moment, muszę się wyposażyć. Mhm. Dobra, Chodź do mnie, tylko nie spadnij, bo ja stoję na klifie. Co to jest, piór?
Impure. Ale tam pokażę ci coś, co jest jeszcze fajniejsze niż ci się wydaje. A wydaje mi się już? Nie, jeszcze ci się nie wydaje, bo jeszcze ci nie pokazałem. Ale kurde skaczesz, ja pierdykam. Widzisz tą czarną plamę tam? To jest pure coal. Oil. Nie. Coal to jest. Coal. I tutaj, jak się rozejrzysz, zobaczysz jeszcze chyba normalne złoża tego. Złoża nie stali, tylko tego. Irona. Będziesz mógł robić stal z tego. No i tutaj jest, na mnie jest normal. Uważaj. Żeby cię nie zrzucił. I tu są dwa takie, albo trzy, jak dobrze pamiętam. O, uciekł. Więc nie ma... Au! Prawie mnie zrzucił. Więc tutaj nie ma się co pieścić. Cześć, nie na nim, poczekaj, muszę brać. Poczekaj. Już? Gdzie jest ten... Krapas, krapase, krapace. Krapase ci wrzuciłem do tego, do śmietnika tam. Dobra. Zebrałeś? Masz. Pyk, jeden. I tutaj, o, tutaj zaraz jest drugi. Też jest normal, z tego będziesz mógł trzepać w cholerę tych. Akurat wziąłem cztery te. A przy okazji, wiesz co robimy? Wycinamy krzaczory. Bo to i tak będzie można wycemontować, bo tu jeszcze jest dobry i ciekawy. A, jeszcze jeden pies. Ale wiesz co, psy mi się teleportują, kurde, w multi. To niedobrze. Portujesz. Support the downloading. O, wycinko! I tutaj jest koper normal. Przy okazji, też. Ten chyba detektor powinieneś mieć, nie? To możesz sobie rzucić okiem, jakie skarby tutaj są. Tu są dużo drzew tu jest. No to i tak będzie... Wiesz co? Najlepiej to wszystko wyciąć. O, ale mi wyciąłeś właśnie z tego. Tak z dupy. Liście też zbieraj. Wszystko zbieram. O, ale mi wyciąłeś z dupy. Ale ja już nie mam miejsca. Ała! Z dupy to coś mi uderzyło. Groszka zjeść. Okej. Ja mam chyba jeszcze jakieś kaprasy. Kaprasy. Czy ja mam jakieś kaprasy? Ale na pewno mam drewno, proszę. Liście, proszę. Liście. Koło mnie są liście. Weź sobie tutaj. Ja idę... A... Nie ma tego. Quanta Lamera! Oponeo! I tutaj, mój drogi, jest limestone impure. Ale najważniejsze, co tutaj właśnie można zgarnąć, to węgiel i ten, i... iron. Ale na razie jeszcze nawet nie mamy tego. Trzeba odkryć... Trzeba wysłać Space Elevator będzie. To tak, ale
zawsze możesz sobie... Tam się robi to, a ty możesz na przykład, wiesz, zacząć już kombinować, tak? Ja wiem, że nie śpieszy się i nic nie goni, ale... Masz już przynajmniej tutaj fundament położony pod ten, nie? Tylko muszę się przedostać teraz do tego, to jest ciężka sprawa, żeby się przedostać na ten, na do tego węgla. Dobra, spróbujmy się przedostać tam do tego. Tam? Tak, wycinkę jeszcze robię. Zapełnię sloty i wrócę do bazy. Powinno wystarczyć na jakiś czas. No na pewno, bo tam widziałem, że miałeś tam parę tysięcy, z 2000 tego to ci wystarczy. Ale... A, poczekaj. A ja tutaj próbuję się przedostać do tego, do... O, jak ja nie lubię robić kurde skosów w dół. A ja lubię. A? Nad tym? Nad przepaścią? Nad przepaścią? Nad przepaścią. Co teraz? No, anyone there? Co się dzieje, jak zgniesz? Oprócz tego, że poszło w cholerę 1000 konkri, piła i... To się tego nie da odzyskać? No, da się, ale to leży w tym, w... bardzo, bardzo głęboko. Widziałem ten. Zrobiłeś i wrzuciłeś, ale chyba zabrałeś. To idę bezbronny, sam, samotny.
A da się tam w ogóle zejść? Wiesz co, chyba już nie. No połowa ślisk, no. To shit happens. Dlatego mówię, nie lubię robić skosów w dół. Ale już idę już. A tak naprawdę trzy chyba bloki mnie dzieliły od tego, od zejścia do kopalni tego. Tylko szkoda, że mogłem od razu postawić wiertło, nie? No cóż. Tyle razy ciężarówką w taki sposób spadłem. Ojechałem po tym nad przepaścią. A tutaj przy okazji jest jeszcze jedno złoże. Impure. A, iron. Ion. No i bardzo ładnie oczyszczone. Ja tutaj postawię trochę tego. No może trochę więcej mnie tutaj dzieliło. A nie, jest skrzynka na górze. Ha! Dobra, skrzynka się teleportowała na górę. Zobaczmy. Chciałbym wiedzieć, czy... Tak, czy zostało wam jeszcze zainteresowanie jakieś. O, tu jest Raw Quartz. Czym się kopię? Kopaczem. E? A, not enough space, czekaj. Dobra, jestem pełny. Jestem pełny i głodny. Albo jestem pełny, a nadal głodny. Pomimo to... O, ty tam marudzisz. Nie znasz się tutaj. Nie odczuwasz głodu. O, postawię kloca jeszcze. A, postawiłem kloca. Dobra, to będzie raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj chyba trzeba będzie strzelić. Jest już na wysłanie, procesory są już. No to machnij mnie. Cztery tysiące liści. To na przeróbkę. A ja właśnie skończyłem drogę do tego, do... Prawie skończyłem. Do kopalni.
Wynajdę gana może, rebar gun. No jak chcesz, no to jest, powiem ci tak, no jak chcesz, to jest dobra zabawka, żeby się... Co, nie działa? Strzela boltami. Ale zadaje damage? No jakiś tam zadaje. Dobra, mniej więcej ogarnięte tutaj ta elektrownia. O, piesek jest. Znaczy nie elektrownia, tylko kopalnia. Trzeba będzie tylko kopalnię postawić. Wyciągnąć pasy i można już... Ła! Psie głupi! Te wszystkie takie rare itemy to tutaj wrzucaj do skrzynki tej defaultowej w hubie. Mhm. Na wszystkie te takie skarby. Dobra, idę wysłać procesory. Wrzuć procesory, pamiętaj, żeby dorzucić ten, dorzucić do pieca. Nie wiem dlaczego, nie mogę wyrzucić. A, dobra, muszę wyrzucić ręcznie. Znowu zginąłem. No to jak to? Wiesz co, zaczynasz z 3 healthu, a ja bardziej się zająłem budowaniem. Idę siku zredukować.
Wiesz co, ja nie wiem, czy przypadkiem nie lepiej zainwestować, kurde, produkcję, nowe technologie w elektrykę. W elektrownię spalającą koła. No tak, no jak tylko będzie, to oczywiście. Mam nadzieję, że to gówno się stamtąd zawinęło. Nie ma żadnych tych po drodze, po dobrej drodze. Ciekawe, jak będzie start rakiety, czy... Okej. Przekładam wajchę. Przekładaj wajchę. Ja widzę stąd, gdzie jestem. Ale fajnie zapakowało. Seal. Send. I proca wystrzeli zaraz. A, kręci się, kręci. Z daleka to fajnie widać. Poszło. No dobra, i co teraz? No i teraz masz nową technologię. A teraz chcą Versatile Frameworks, Automated Wiring i 500 Smart Platingów. Okej. Okay. No dobra, to zobaczę, co dodali. Tier 3 i Tier 4 mamy odblokowane. O, to Logistics. Mark 3. Szukaj tego. Szukaj lepiej. Nie ma pojazdów. Nie, pojazdy dopiero daleko po tym. Hypertuby mamy, ej. Hypertuby mamy. Tak. Hypertuby są fajne. Inventory slots. Xenobasher. Jest ta duża pałka. Tak, upgrade. Dodatkowy hand slot, Miner Mark 2. Przydatne, przydatne. Jakiś kurwa stator, encased industrial beam, motor, automated wiring, heavy modular frame. No z heavy modular frame to się nasrasz, bo tutaj też trzeba będzie dużo. Industrial storage container, o jakiś duży. Cholera, spadłem. Ale żyję. Z podwójnymi inputami i outputami, ten kontener. Mhm. Conveyor Belt Mark 3. Na razie nie masz maców, żeby zrobić dwójkę, a ty już o trójce myślisz? Myślę, że trzeba zacząć od Minera Mark 2. A do tego są potrzebne... Steel pipy. No i skąd wziąć steel pipy? Popatrz no. A czekaj, ja przeskoczyłem do tieru czwartego przecież. Potrzebujemy nie reforging. Jest call power, jest call power, jest call power. Call power. O, jest vehicular transport. Jest traktor. Vehicular power. Dobra, potrzebne są modular framey, 25, 100 rotorów. A resztę mamy, rody i kable. Rotory, dużo rotorów, fabryka rotorów. I modular framey. Najpierw naprawdę będziemy potrzebować, jak chcesz to ustawić wszystko, to o czym mówisz, to potrzebujemy coal burner.
To za późno, bo już wybrałem milestone. Mogę zmienić? Tak. No dobra, no to jest Cold Burner. No to w takim razie Reinforced Iron Plate 150, 50 rotorów i 300 kabli. Patrz na możliwości przerobowe, jakie mamy w tym momencie, nie? Bo niektóre rzeczy po prostu od tak możemy zrobić, a niektóre będziemy musieli kombinować. Medicinal Inhaler, to jest jakiś leczący healing item. Hmm. Ale do tego trzeba mieć Reinforced Frame'y. Pięć alien organów potrzebuję, można wtedy zrobić kieszeń dodatkową. Tak, to musisz te... Kurde, znowu spadłem, no. To musisz te plujące... O, mam pięć. Czekaj, zrobię ten upgrade. Szkoda, że nie można... Nie mogę wejść moim kurde hipkiem do ciebie. Kurwa, ile? 2000 druta? Pojebało. Aż tam 2000 druta. Będę zaraz musiał po młodego zasuwać. Trochę tu podbudowałem, będziesz miał parę drzew do wycięcia. Tylko nie rób bajzlu w tym miejscu takiego jak tam. Przemyśl budowę tutaj stalowych rzeczy. Wstępny bajzl to był. Zanim się zorientujesz, że jest bajzl, to już jest za późno. Powiem ci tak, jak dojdą ci nowe przepisy, to będziesz wszystko rozpitalał, żeby nowe przepisy, wiesz, ogarnąć. Ja mam jeszcze ten? Nie mam, dobra. Myślałem, że mam jeszcze. Gdzie jest fabryka kabli? Fabryka kabli? Nie ma. No nie ma. Musiałem ręcznie robić. Tutaj jest zapas kabli w kontenerze jeszcze, na szczęście. Tylko mam prośbę, postaraj się nie spaść, jak będziesz tutaj biegał, no bo... No power? Czemu nie mówisz no power, what the fuck? Wszystko się spaliło już? No... Assemblery odpaliłeś, mój drogi, nie? Co jest grane? Pull lever to reset fuse. Co jest grane? Czemu nie ma powera? Wrzuć power. Jest power. Zacznij, włącz... Aha, może jest... Poczekaj. Cholera, ja nie mam tutaj połączenia, więc ja nie widzę. Najśmieszniejsze jest to, że nie mamy nic połączonego teraz, tak? Co się stało? O, poszło.
Dobra, tutaj mamy ustawione trzy wiertary na iron. Jedną wiertarę na Cola. To ładnie. I parę hektarów tego. Trzeba by to zoptymalizować, tą produkcję. Słuchaj. Tutaj zobacz, tutaj na przykład jest zajebisty bottleneck zawsze na płytach. Śruby są ok generalnie. Ale myślę, że jeszcze jedną parę assemblerów dałoby się tu postawić. Słuchaj, tam trzeba będzie postawić kontenery, wyburzyć wszystko i ustawić w szachownicę te przetapiarki, znaczy jak to się nazywa? Forge. Forge? Nie Forge. Nie, to się nazywa te konstruktory. Nie konstruktory, to wcześniej, co przerabia ora na te smeltery. Do jednego złoża podłączasz cztery smeltery. Cztery smeltery do jednego złoża. I to będziesz miał wtedy dość efektywnie. Trzeba o źródła tam zoptymalizować. Co ja chciałem zrobić? Czekam na płyty. No właśnie, nie mam płyt na razie. Dobra, trzy i tylko połowę na razie zaklejstrowałem, później ci zaklejstruję więcej. A co tam klejstrujesz? Robię piękne tutaj już podejście do tego, no fabryka, panie, fabryka! Nie ma czasu tutaj, czas to każde złoża, to pieniądz! Tylko nie spadnij jak przyjdziesz, bo nie ma jeszcze tych barierek. Ty, ale właściwie to powinienem już zatrzymać produkcję tych chwilowo. Nie się tak. O właśnie, postawiliśmy kontenerów między tymi, buferujących kontenerów. A ja tutaj od wylewki jestem. Bo tych smart platingów... Trochę mamy, że czego. Wyłączę na razie tego assemblera. Ile się zrobiło? 21. A potrzebujesz ile? Do następnego? No tak, ale potrzebujemy też innych rzeczy, których nie mamy, bo wszystko zjada ją reinforced platy. Chyba trzeba zrobić, chyba czas na rekonstrukcję, bo to za wolno to idzie. Za wolno to zawsze będzie ci za wolno szło. Będziesz chciał, żeby coś ci się szybciej robiło i tak będzie ci wolniej szło. Co my tutaj mamy? Tu mamy koper normal. I tutaj z tego robimy sobie te. Jeszcze nie urosło. Potrzebuję truskawkę. Bo tak trochę się źle czuję.
Czyli pamiętaj, towarzyszu, tutaj miejsce jest na wytwórnię stali, tak? A, tu jeszcze jest ten... Limestone. Dobra, troszeczkę tutaj ogarnąłem. Lepiej to by pierdolnąć tę ogromną jakąś platformę na to wszystko. Jaką platformę? O co chodzi? O co fundamenty. Chodzi? No nie, jaka platforma? No to... Taką ogromną prostokątną platformę byśmy tu pierdolnęli na całym tym polu. To wszystko zrównać z ziemią. I pierdolnąć. Wiesz, ile ci zajmie platformę. Przerobienie tego, co masz tam? 4-5 godzin. Tylko przerobienie. Jak przerobienie? No, przerobienie tego, co tam masz. W jakim sensie przerobienie? Tej fabryki, którą tam masz, żeby przerobić do... tak, żeby była najbardziej efektywna i efektowna. Tak. Postawienie samego tego, samego, samej podłogi. Ja w tym momencie klejstruję ile już? 40 minut? I nie zaklejstrowałem jeszcze całego tego, wszystkiego, co chciałem. Dlatego, że się ciemno zrobiło. Jak przyjdziesz, to zobaczysz mniej więcej. Tylko trzeba parę drzew wyciąć. Dobra, to ja wytnę. Żeby niektóre drzewa wyciąć, będziesz musiał zniszczyć podłogę, wejść do środka. No ale jest już, no, niektóre drzewa nie będą przeszkadzać, chyba że jak będziesz jeździł. To się wytnie. No bo już prawie jest coal power, brakuje jeszcze trochę rotorów. I niecałe 100 reinforced plate'ów. Tu dołożę jeszcze jeden assembler. Może jeszcze rozgałęzię to. Te śruby i płyty. Że powinienem już wychodzić. To czemu nie wychodzisz? Bardzo nieładnie. Dobra, słuchaj, ja się tutaj wyloguję.